Witaj. Jesteśmy znowu w Myślęcinku. Za nami moja ukochana Łąka, towarzyszka naszych tańców. Jest ze mną Elżbieta. Za nami w tle Centrum Edukacji Ekologicznej, w której już dwa razy, a w tym roku w lipcu po raz trzeci odbędą się zajęcia, które poprowadzi Elżbieta. Ostatnio mówiliśmy o tym, co przeżyłam na tych zajęciach, jak zmieniło się moje życie, jak ja się zmieniłam, ale chciałam zapytać Cię o coś innego. Jak to się zaczęło? Skąd pojawiła się, jak trafiłaś na ścieżkę żeńskości, budzenia kobiecości? Powiedz proszę. No, moja żeńskość była zahamowana i ja to mówiłam chyba w dwóch filmikach, przez to, że miałam być chłopcem. Dlatego ten proces budzenia musiał trwać dość długo, ponieważ nie było narzędzi. Nikt mi nie podpowiedział, że kobieto, ty jesteś kobieta, ty nie noś spodni jak chłopak, ty nie walcz. No i takie różne. Natrafiłam, to był 2004 rok, może trochę wcześniej, gdzie natrafiłam na książkę o medytacji podwójnego serca i pamiętam, wiele miesięcy budziłam swoje serce dzięki tej medytacji. Potem przyszła informacja o sile matki, o sile kundalini, ale generalnie o budzeniu tej matki w sposób bardzo delikatny. I wiem, że budziłam ją, przemawiając do niej czule i ona podnosiła się tutaj z tego centrum życia, podnosiła mi się ta energia, teraz już wiemy, że to jest energia seksualna, energia matki, energia żeńska, podnosiła mi się do góry. I dopiero jak mocno to odczuwałam i zebrałam doświadczenia z sobą, zorganizowałam nasze takie zajęcia dwudniowe pod Bydgoszczą dla par. Pamiętasz tytuł? To było w Pieckach. Serce w związkach, związki miłości czy coś takiego było, tak? I tam były różne takie ciekawostki przeze mnie zebrane. Po latach ja nawet w gabinecie patrzyłam jajo życia, to jest taki symbol tutaj, jak wygląda to jajo życia u klientek, pacjentek, które do mnie przychodziły z różnymi problemami. One, nie zdarzyło mi się, żeby któraś miała piękne jajo, świetliste. O tym jaju chyba pisze też Melchizedek w swojej książce. I potem za jakiś czas przychodziły nowe treści, no ciągle coś nam świat nowego oferuje. Wchłonęłam coś nowego i zapomniałam o budzeniu żeńskości. Aż natrafiłam na wiosnę, może zimę 2015 roku na wykłady, to co też Aniu oglądałaś o Wedach, nauczyciel Wed. Pamiętasz, jak on się nazywa? Trelebow, ten starszy. Trelebow, tak, tak. Tak, teraz ma długą brodę, to jest nauczyciel Wed, no, zachwycił mnie tą wiedzą. I ten drugi, Lew Szunow, on się pięknie przebiera, no, budzi duże zainteresowanie i może nie 100% tam przyjęłam wszystko, natomiast wiedziałam, że to jest to. Wiedziałam i czułam i wróciłam z powrotem do siebie i przychodzi moment, pamiętam czwartek i pierwszy raz natrafiam na w niezależnej telewizji, jest wywiad z Markiem Taranem o budzeniu żeńskości, kobiecość w pełni. Te zajęcia są w sobotę, jest czwartek. I ja od razu widziałam 100%, że to jest dla mnie. I w ogóle mnie nie zraziło to, że dowiedziałam się, że nie ma miejsc. Ja muszę i koniec być na tych warsztatach. No i oczywiście pojechałam i przeszłam dwa pełne cykle kobiecych pełni i zaczęłam też trzeci cykl, budząc siebie coraz bardziej.
No magii. Bardzo bym chciała tam jeszcze raz jechać, bo z reguły to tak jest, jak się pierwszy raz jedzie, to tak na te techniczne rzeczy zwracamy. Na pamiątki, gdzie jesteśmy, na widoki, na zdjęcia. Natomiast drugi raz już jedziemy dla tej większej błogości, dla przeżywania. A tam jest ogrom, ogrom energii, światła. I znowu Languedocja, także z Markiem Taranem. No, to jest niezwykły pasjonat tych terenów, tej wiedzy tam. No i oczywiście to moje przeżycia, że skłoniły nas, że już razem pojechaliśmy po roku do Languedocji, już też w inne miejsca, do katedry w Chartres, gdzie miałam no, niezwykłe przeżycia, o których mówiłam. I tak krok po kroku, dotarło do mnie to, co też już w filmikach mówiłam, to wszystko, że właściwie dużo robimy, co nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu, szkoda czasu na nie, ale z drugiej strony, jeśli cokolwiek robisz, bo dzisiaj zadałaś Aniu pytanie, jakie? Po co my to wszystko robimy? Mhm. Po co my to robimy? Ja to robię dlatego, aby życie moje było szczęśliwe, obfite w radości. Mhm. Dla lekkiego życia i dla radosnego. I nawet jeśli idziemy tą ścieżką i natrafiamy to, co nazywamy trudność, jednak nie ma znaczenia, co to będzie, tylko jak ja zareaguję. I budzenie ducha w nas, czy możemy powiedzieć otwieranie serca, pokazuje, jak reaguje na przeszkodę, na trudność. Agresją, szukam winnych lub obwiniam siebie, to jest to samo. Agresywnie, czy ze spokojem, z rozwagą. Czasami krytykę, bo może też tu powiem o krytyce. Lubisz, Aniu, krytykę? Wiem, że czasem jest potrzebna, ale jeszcze nie jestem całkiem na nią otwarta, bo przyjmuję jako krytykę, jako coś przeciwko mnie, a chciałabym przyjąć jako po prostu informację. Mhm. Która jest? Bez znaczenia, jaka była intencja nadawcy. Mhm. No, krytyka może być różnego rodzaju. Krytyka konstruktywna, to się tak nazywa, która coś wnosi, tylko ma tak akurat nazwę krytyka, i bo można by powiedzieć, chcę ci coś zasugerować, czy chcesz, jak można by było to zmienić, bo to i to super zrobiłaś, natomiast według mnie można by to było zrobić lżej, lepiej. I jeśli jestem gotowa na taką konstruktywną krytykę, powiedz, co ja bym mogła dzisiaj lepiej zrobić, no to ja się nie obrażę, nie godzi mnie to. Natomiast jest taka krytyka, żeby komuś ugodzić, chociażby z zazdrości, bo lepiej wygląda, bo lepiej zarabia, bo ma lepszy związek, taki bardziej ciepły, satysfakcjonujący, no i co by tutaj jej dorąbać, nie? No to wtedy jest krytyka, która... Jak reagować, wiesz, już na taką krytykę? No, ważne to wyczuć, kiedy jest krytyka taka, która może nam pomóc. Więc ja, co ja tutaj mogę dla siebie wykorzystać? Więc pytanie. Od razu uruchamiam świadomość. Co ja mogę tutaj z tej krytyki dla siebie wziąć, żeby coś zmienić i by było lżej? Czy ona rzeczywiście ma rację na ten czas dla mnie taką do przyjęcia? Czy ewentualnie ją wewnętrznie sobie ośmieszyć, żeby nie było, żeby nie wytworzyć w sobie jakiejś tam winy, krzywdy, agresji? Pięknie to pokazano, żeby trzecia część Harry Pottera, żeby pokonać strach, to
pamiętasz? Ośmieszyć, tak, ten strach, ośmieszyć. Bez względu na to, jaką ma formę i w postaci, czy cioci przychodzi, jakiś nałóż na jej głowę śmieszny kapelusz, tak? Mhm. I tu od razu ci się rozjaśnia i już nie ma strachu, że ta ciocia ci tam dokucza z jakiegoś powodu. Czy ewentualnie włożyć na siebie, drugiej osobie, taką łeb kaczora Donalda. I wtedy jesteś poza tym. Więc krytyka na pewno nam nie szkodzi, jeśli wejdziemy ponad ją. Jak uruchomi skrzywdzone dziecko, oj, ale mi dołożyła, tak? Ale mi tutaj dała, ale i się czuję pokrzywdzona. Natomiast jeśli, a może ona ma rację, ta osoba, a może coś ważnego chce mi przekazać, co mi umknęło. Tyle, że jest jeszcze różna forma krytyki, bo jeśli najpierw dam coś pozytywnego, potem włożę to, co można by było zmienić i zakończę, wiem, że dasz sobie z tym radę, bo jesteś mocna, no to wtedy ta krytyka nie boli już tak. Wychodzimy, już wiemy, że to ostatnie hasło, ostatnie słowo jest jakie, bo w chwili tu i teraz tworzymy. Więc tym, co zostaje ja lub puszczam drugą osobę, to jest akt twórczy. No i co? Jeszcze coś, Aniu, bo o tej żeńskości już przeszłam na tą krytykę. Tak jakoś nam poszło. Nam poszło. Dobrze, mamy tutaj to, co robimy, to są aspekty duchowe. No, ale czy może coś z ciałem trzeba by zrobić? Bo powiedziałaś, jak dowiedziałaś się, że spodnie nie służą kobiecie, zmieniłaś to, bo to widzę. Tak, 3 lata już zero spodni. Czyli z tej sfery duchowej, niewidzialnej, niewidocznej, przeszłaś do materialnej. Tak. Bo w materii chyba też możemy sobie pomóc, prawda? Można od wnętrza się zmieniać i wtedy, po czym będziemy wiedzieć? Że nasz ubiór się będzie zmieniać, włosy przestajemy obcinać, łagodne ruchy stają się, łagodniejszy chód jest, innych słów chcemy dobierać i z zewnątrz do wewnątrz też, tak jak posprzątaj swój dom, wyczyść w szufladach, tak jakbyś oczyszczała swoją duszę, czyli przez fizyczność, jak bardzo dobrze, jak ktoś jest bardzo nerwowy, nie może sobie uporać, ma jakieś tam w iluzji swojej wielkiej siedzi, to mówimy mu, zacznij jakieś prace ogrodowe, posadź kwiatki, poprzesadzaj kwiaty, czy doniczkowe, czyli kontakt z ziemią sprawi, że ta energia, która ona mocno odpływa do góry i człowiek czasami ma schizy, mówimy, to on się bardziej zakorzenia lub jak się idzie na grzyby, to też od razu wyrównuje się ciało. I dobrze, że powiedziałaś, bo ja tak naprawdę, to był 82 rok, ja miałam 31 lat i trochę, tak, 31 i 2-3 miesiące, wyszłam drugi raz za mąż, ale byłam mocno schorowana, bo byłam tylko na lekach. Ja nie wiedziałam, że jest coś takiego jak naturoterapia, ziołolecznictwo, że są lewatywy, że jest śluzujące pożywienie. I poznałam taką przyjaciółkę, która mnie zaprosiła do domu, zaprosiła przyjaciela, który mi obadał wahadełkiem. Dobrał zioła, dobrał jakie mam pić soki i po 3 miesiącach ja z tych najcięższych chorób, prawie wszystko było zatrute, wylazłam. Natomiast ten człowiek mnie tak zaciekawił, że ja zaczęłam, bo to co on mi powiedział, ja nic nie pamiętałam. Ja byłam tak zachwycona nim, że byłam w jakimś letargu. I teraz wiem, jak się mogą czuć ludzie, którzy do mnie pierwszy raz przyjdą, a ja im jakieś mądrości przekazuję. Bo on mi tam przekazywał różne mądrości na zasadzie, jaką książkę przeczytać. Ja nic nie pamiętam. Ja tylko wyniosłam jedno. Sięgnij, poszukuj metod z naturoterapii. I tak zaczęło się moje 5 lat naturą. I tam to były diety, posty, masowanie stóp, BSM-y, chodzenie po kamieniach
I tak całe lata. Po 5 latach no, ktoś mi pożyczył książkę Magia Kahunów. I ktoś mnie zaprosił na sesje oddechowe, gdzie już poruszał się aspekt psychologiczno-duchowy. No, jak już w to weszłam, to już jestem do dzisiaj. I teraz tak, jak pomaga ciało? Ciało, i to jest taki paradoks. Człowiek umiera lub ciężko choruje na zaśluzowane ciało. Śluz jest chorobotwórczy i dzięki niemu się umiera. Śluz, na którym no, rozwijają się bakterie, pasożyty, który zatruwa, zatyka nam wszystkie kanały. I taki człowiek umiera, a inni mówią, Bóg tak chciał, albo Bóg tak chce. No, kiedyś mówiłam, łapy opadają, już teraz raczej nie używam tych słów. Pozbyć się śluzy. Byliśmy w sanatorium w listopadzie. Mówią diety lekkostrawne, wątrobowa, cukrzycowa. Ja nie wzięłam żadnej diety, natomiast uważałam na to, oddawałam co nie chcę. Natomiast tak, to jest jakieś wielkie nieporozumienie. Ludzie jadą do sanatorium się leczyć, różne procedury dostają fizyczne i rzeczywiście ciała zaczynają się odtruwać. Prawie wszyscy w sanatorium chorują, ale jedzenie ciągle nie zmieniają. Śluzotwórcze, chorobotwórcze jedzenie dostają. Po sanatorium oczywiście sama się oczyszczałam. Jadę, teraz byliśmy w Truskawcu na Ukrainie, odkryliśmy niezwykły zakątek świata, też cudowny na odnowę biologiczną, piękna energia. 350 metrów nad poziomem morza, mikroklimat, Podkarpacie, Truskawic. I no cudownie, dużo procedur i kąpiele. I mimo, że jest 4, Aniu, bo byłaś tam, czy 5 było do wyboru, żadna nie była właściwa dieta. Żadna nie była bezmięsna i żadna nie była warzywna. A dopóki nie odstawimy mącznych, śluzujących, mięsnych, mlecznych czy warzywa skrobione, tak długo możemy zapomnieć o lekkości. Dlatego od lat zachęcam Cię, Aniu, do lewatyw, bo ja lewatywy od lat robię. Parę lat temu robiłam sobie hydrokolonoterapię. 3 razy, to był 2013 rok, super samopoczucie. I teraz wykorzystałam, no cena jest bardzo duża, dlatego jedziemy w sierpniu 2 raz. Już mamy chętnych, 10 osób już się zadeklarowało z nami lecieć. No bo lecieć czy jechać z kimś, kto już był w danym miejscu, no to jest bezcenne, bo zyskujemy kilka dni na rozpoznawanie. I tak, i tutaj jeden zabieg mnie kosztował 150 zł. Tam, na polskie, 25 zł. Więc zdążyłam tylko 2 razy zrobić, plus tam lewatywy, mikrolewatywy. Ty na szczęście zdążyłaś zrobić też 3. Zrobiłam wszystko. Tak, i też się lepiej poczułaś, bo to jest oczyszczanie jelita grubego. Tak, poczułam się lepiej, ale przede wszystkim spełniłam swoje marzenie. To takie dziwne marzenie, ale jednak je miałam. Ja chciałam odczarować sam ten proces oczyszczania, dlatego że tutaj nie mogłam się przełamać, żeby sama sobie zrobić lewatywę, a wiedziałam, bo naprawdę, nawet na rozum przekonuje mnie to, że jelito człowieka może być zapchane. Bo to, co jemy, nie wychodzi na zewnątrz w całości, zalega. A jak zalega, to się psuje, a jak się psuje, to trzeba się tego pozbyć. To są odory. Tak. I tam na Ukrainie to mi się udało. No, sam zabieg puchania jelita jest bardzo łatwy. Jest profesjonalista, który za nas to robi, mówi, jak można sobie pomóc. Cena jest rewelacyjna. Tak, tak. Lekkość po tym jest zauważalna. I ja też chcę jechać jeszcze raz, głównie po to. No to... I teraz wracamy. Niektórzy mówią, na medycynach niska mówi, że nasz brzuch jest drugim mózgiem. Tak. Nawet mówią, że tu mamy więcej komórek mózgowych niż w mózgu. Nerwowych, tak. Że dlatego tu jest ta nasza emocjonalność duża.
bo tu wszystko, to też jest przez manipulację, ale to już tam o tym nie będziemy mówić. I teraz, jeśli tu mam zapakowane, no drastycznie ktoś nosi tutaj brzuszek, no dobrego ciała nigdy nie za dużo, nie za wiele, dobrze. A to jest, mówiąc szczerze, co? Powiedzmy, że to śmietnik jest. Tak, kał, wiadro czy dwa wiadra kału sobie tu nosisz i mówisz, no dobre ciałko, kocham ciało. Kocham ciało, ale nie ten śmietnik, to trzeba zawsze rozróżniać. Czyli jeśli mam tu pełno, mogę zapomnieć o intuicji. Zawsze, kiedy prowadzę zajęcia, czy chcę coś więcej czuć, wchodzić w głębi, ja robię proces takiego oczyszczania przed każdymi warsztatami, przed każdym zjazdem. Ja co najmniej miesiąc już jestem w procesie oczyszczania, żeby mieć te właśnie prowadzenie, objawienie, czucie, słyszenie. Ze słyszeniem może mniej, ale też mam. I ja sobie nie wyobrażam. No, nie mam żadnych wyprysków, nie jest jeszcze tak idealnie, jakbym chciała, natomiast już w tej chwili jestem dość dłuższy czas na bezśluzowej diety, potem na surowizny, chcę na płyny, nie wiem jak długo, bo nie planuję, nie mamy planować według czucia, żeby się nie zatracić, natomiast nie ma duchowości bez oczyszczenia ciała. Koniec, kropka. Mogę nie wiem ile robić medytacji, procedur, jeśli robię medytację, która mnie naprowadzi, kobieto, oczyść ciało, przestań tyle jeść, przestań jeść te ciastka ciągle, te mięcha, bo będziesz miała wypryski, bo, ale to wewnętrzne tak przyjdzie, ewentualnie jestem w dobrym nastroju, a ktoś mi podsuwa, wiesz, no jest super, no już jesteś coraz takim człowiekiem bardziej życzliwym, przyjaznym, no już bardzo dobrą robotę zrobiłaś. Ale oczyść ciało fizyczne, bo tu masz, bo twarz głównie nam pokazuje też, tak? Mhm. Poza tymi, to twarz nam pokazuje, co się dzieje z żołądkiem, z jelitami, z jelitem cienkim, czyli z dwunastnica jest w kącikach nam się pojawia, czy coś tu się dzieje, no wszystko nam mówi. Wystarczy trochę zerknąć do medycyny chińskiej, co na twarzy mamy, to jest cały człowiek. Niektórzy z tęczówki czytają. Także koniec, kropka, jeździmy, ja nie zarzekam się, że to będzie drugi raz, w ogóle chciałabym mieszkać w Truskawcu, piękne miejsce, no chciałabym mieszkać też na południu Francji, tam jest jednak trochę drogo, jest strefa euro, natomiast Truskawiec, gdzie jest 30, nawet do 50% wszystko taniej, z naszą emeryturą, z naszymi dochodami, no to jest świetny pomysł, żeby tam się przenieść. Masaże, kąpiele, a może jeszcze o masażach. Masaż. Kiedyś nie było czegoś takiego jak masowanie. Teraz jest bardzo nagminne. Ktoś chce dorobić, od razu idzie na kurs masażu. A to jest procedura bardzo delikatna. Swojego kręgosłupa i ciała nie powinniśmy dawać każde ręce, tak? Więc przede wszystkim kiedyś robiono to tylko w rodzinach, kobiety masowały, mężczyźni mężczyzn. Potem to już, no jeśli już nie mamy takiej możliwości, to chociaż wybierać kobietę. Tak jak wielkim nieporozumieniem jest zrobienie ginekologów męskich, to jest fatalny błąd systemowy, no uderzenie w kobietę, bo w co? I to samo masażysta. Tak jak do Truskawca teraz jedziemy i mówi, no będzie masażysta, ja mówię, a czy dla kobiet będzie kobieta masażystka? Tak, będzie kobieta. Więc dlaczego? Ponieważ może tak króciutko już powiem, mężczyzna, który idzie do kobiety się masować, on bierze jej energię, on się świetnie czuje, ale jeśli ma swoją partnerkę lub jeśli chce zapoznać kobietę, to już zaczynają się być kłopoty. On nie jest zainteresowany energetycznie swoją partnerką. Ona jest dobra z jakiegoś tam powodu, z przyzwyczajenia,
żeby mieć przyjaciela, z kim pogadać, ale pod względem energetycznym nie, skoro ma kontakt z kobietami. I odwrotnie, jeśli kobieta idzie do mężczyzny, nie dosyć, że mężczyzna czerpie moją energię, to ja, wymiana oczywiście następuje, ja mam energię tego mężczyzny i potem tracę zainteresowanie energetyczne na poziomie energetycznym moim partnerem. Czyli to nie jest korzystne i też są na ten temat filmy. Rosjanie dużo wypuszczają takich filmików o energetyce żeńskiej, męskiej, jaki to ma duży wpływ na nasze związki. O związkach też bym dużo mówiła, ale w tej chwili chyba zrobimy przerwę, Aniu, co? Czas na przerwę. Czas na przerwę. Dziękuję.